Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3, moi drodzy, ostatnio wróg, no niebieski, dałem się troszkę wyznaki, a to z tego powodu, że no wyłonił się w miejscu, w którym nie chcielibyśmy, żeby się wyłonił, no niestety złożyło się jak się złożyło. My idziemy tymczasem na zielonego, który w zasadzie nie stanowi już jakiegoś przeogromnego problemu dla nas, jednakże taki wróg bywa dosyć irytujący, zatem tutaj skorzystajmy sobie z wojska, weźmy je, no i następnie przekierujmy się tutaj do tego portalu, tak żeby umocnić się w tym sektorze, żeby nie było sytuacji, że wróg sobie wyjdzie i nas dojedzie. Dobra, zatem tu kończymy. O, właśnie, takiej sytuacji. Aczkolwiek bardzo mnie cieszy ten zielony tutaj. My na pewno kierujemy się do bazy samej zielonego, czy matycznika, może tak ładnie to nazwijmy sobie, poetycko, delikatniej. I tak, tutaj widzę, że będzie więcej zabawy. Zatem co? Co się pierdzielimy, nie? O, Bron, zwany również... O, to jest jakiś wyższy poziom bohatera. Bron zwany również Tarnumem. Miło dosyć, miło. Wejdź sobie tu i zrekrutuj sobie wszystko. A nawet sobie rozrzucę wojsko, bo czemu by nie? Nie mam ulepszonego kusznika, niestety, ale mamy sporo gryfów. To trzeba przyznać. Książkę czarów na pewno posiadasz, więc się nie martwię. Wróg nie zdążył do nas dojść. To duży plus. Wydaje się, jakby miał zaraz stracić ten zamek jednak. Bo nawet jeżeli coś zrekrutuje, to wydaje mi się, że komputer raczej sobie z nim poradzi. No, oby to było wyjście, słuchajcie. Bo byłoby bardzo przykro, gdyby go nie było jednak. O, nie mam rtęci. Intrygujące. Dobra. Skorzystaj z tego cuda. Zrekrutuj to całe wojsko. Myślę, że nie ma co tutaj czekać. Przecież wróg jest silny, to mu trzeba przyznać. Zapiszmy grę sobie na 21. Myślę, że zaryzykuję jednakże atak na niego. Jest silny, ma statystyki dużo lepsze od moich. To na pewno będzie jego spora przewaga. Choć wydaje mi się, że raczej go położy. Dosyć bolesne było, nie powiem. Na szczęście ja mam najszybszą jednostkę na polu bitwy, to jest duży plusik. Okej. Ty masz, zanegujesz szarżę moją. Aha, mamy taką samą prędkość, no dobra. 9 za jednego. U, jak mało bijem. Wlatuj tu. Strzał na sam początek. No właśnie. Jeśli cokolwiek, to raczej bless, gdybym miał być szczery. Zajedźmy, pozbądźmy się tego dziadostwa. Ty masz niemały rozrzut? No, nawet masz. Zapakujmy ci blessa. Za 202 to dwóch lekko ściągasz. Tu ściągniesz więcej. Znaczy na mieczniku można było się pomyśleć nad właśnie blessem. A to już powiedzmy kwestia dyskusyjna pozostaje. Pekluj tutaj. 2, 1, dobrze. Montuj. Gryf już niespecjalnie wiele robi, więc pozwolę sobie stanąć. Okej, stracimy sporo wojska, nie wątpię, ale jakby chill. Mogę tu zrobić. O, to zaboli akurat. Teraz wlecisz w tych. Oni za duże obrażenia zdecydowanie zaczęli pakować. Pozbądź się tego cholerstwa. O nie, dobra, po was. O, jeszcze żyjecie, o dziwo. Mamy many? Mamy, mógłbym blessa zapuścić. I tak go nie zabijesz w jednym ataku. Dobra. No i forward to glory. Jest to balisty, no jednak jest Christianem, bądź co bądź. Więc ta jego balista zawsze będzie irytująca. Po czempionie. Spróbuj tak. Mogę w sumie od dołu bić, żeby ten nie podszedł do mnie. Pozbądź się tego cholerstwa. O, jak miło. Dobra, wróg uciekł. Tak się spodziewałem. Fajnie, bo wyekspiliśmy drugiego bohatera swoją drogą. Niestety z nauką. No, ale zawsze to lepsze niż nie mieć kogokolwiek, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Oddajmy turę. Dobra. Niebieski nie ma zamku. To miło. Ulepsz tu wieżę łuczników. No i zrekrutuj więcej wojska. Pozbądź się tego i wydaje mi się, że to będzie wasz koniec już.
No niestety całą waszą najmocniejszą armię już rozbiłem. Czy niestety? Stety dla mnie. Faktem jest na pewno, że czerwony... że oni zęby mocno utracili na czerwonym jednak, więc... jest to dosyć logicznym, że jednak się dali zabić. Dobra. No, wydaje mi się, że tak, dokładnie. To jest koniec niebieskiego. Zbierzmy... A, to było moje, dobra. Weź se was. Weź sobie to. Ulepsz to towarzystwo. Wrzuć was tu. W dużej mierze możesz zostać. Na razie zostań. Dalej. Przejdź tędy. Przejdź tędy. Powinienem być u ciebie pod zamkiem. Ej, o co chodzi? To jak mam ci zdobyć ołtarz myśli? Fioletowy. No to miałem. I co mi da? Coś mi kurwa nie gra. No, wszystko spoko, tylko jakby... Mogę przejść? Skąd nie mam zielonego klucznika? Zastanawiam mnie to, wiecie? Odwiedzone. W którym miejscu nastąpiło odwiedzenie zielonego klucznika? Kurwa. Debil. Co za debil. Dobra, nie było tematu, słuchajcie. Co za debil, no. O, panie dobry. Co zrobiliśmy najlepszego? Dobra, lecimy. Wróg wraca. Słusznie z jego strony. Nie odbiorę mu tego. Niestety całe to dziadostwo jest odporne na czary. Chain Lightning to nie jest dobry pomysł, bo oni się tam odbiją. Ale tego to się chętnie pozbędę. Odporny jesteś na czary ziemi? Odporność na też meteorytów. Nie zdawałem sobie sprawy, że ty masz w ogóle odporność na ten dedykowany czar. W życiu bym nie powiedział. Montuj tu. Dobra. No i dobiję. Dziękuję serdecznie. Mamy wszystkie magie, których potrzebujemy. Cały czas wierzę w logistykę. Nie masz tu sprzedawcy artefaktów. Nie masz. Dobrze. Wydaje mi się, że jeden wróg tu był. Albo tu. Tu. Na pewno i tak zaraz wypuścimy śmiecia. To akurat nie ulega wątpliwości. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze tutaj. Myślę, że możesz haszować na drugi zamek. Na ostatni zamek ludzki. Zatem zapraszam tędy. No i tędy oczywiście. Dajmy turę. Wróg jest co najmniej irytujący. Ale groźny na pewno nie jest. Zastanawiam się, czy po prostu w niego nie wlecieć, bo tak szczerze mówiąc... Nie widzę jakoś specjalnie innego mądrego pomysłu. Leź do przodu, Gryfie. Wiem, że dostaniesz... O, widzicie? No guts, no glory. Dobra. Pozbądź się tego ścierwa. Dobra. Fajnie to idzie. Right. Dobra. Tu leżycie. Mamy ten budyneczek, mamy ten budyneczek, mamy to. A zdobędziemy sobie zamek. My sobie w tym czasie zaatakujmy strażnika tutaj. Szczęście nasz bohater jest... Pierdylia teraz lepszy od jego. To nam daje sporą przewagę. Ej, ale serio, jakoś ten... To zielony mi absolutnie z głowy wypadł, że to tak może działać. Który jest? No, ma być za początek trzeciego miesiąca. Czyli żaden problem. O, wróg. Siemka. O, slow. Tu. Odporność. A dawaj, dawaj. Dawaj tu. O, na dół lecicie. No dobra, spoko. Zacznijmy tu. Trochę liczyłem na kosę. Teraz złapcie Maslowa. Montuj sanki tu i dalej. Dobra, ty zamontuj tego. Ty rozmontuj tego. Powinno to pójść gładko już w tym momencie. Tak mi się wydaje. O, slow poszedł. A dobra, trudno. Nie ma problemu. Myślę, że teraz w tym miesiącu pozbieramy sobie na spokojnie wszystkie statystyki, porozbudujemy bohatera. A ja sobie coś z wami pogaworzę. Tak mi się wydaje, że sobie zrobimy. Jeszcze nie myślałem specjalnie nad tematem dzisiejszego odcinka. Ale... Ale może się...
Dobra, weźmy znajdywanie drogi, słuchajcie, to jest pierwsza jakakolwiek zdolność ruchowa, którą dostajemy, więc nie ma już co się wybrzydzać, tak mi się wydaje. Masz odwiedzone. Zaatakuj ten zamek jeszcze, kolego. Niestety jeden kusznik spadnie, to zawsze minus. Okej, okay, tutaj jest sprawa załatwiona, dosyć łatwo. Dobra, tutaj niewiele jest, więc sobie tylko weź stajnie. Talent magiczny posiadasz. Dobra, zawieję w podziemia, kumplu. Armii to ty masz, o ciebie się nie martwię. O! To będzie zamek swój. No to spoko, będziemy łatwiej cię zabić. Co bym chciał z wami pogadać dzisiaj? O, wiem, o czym mogę pogadać. Ambicje, słuchajcie. Oczywiście to będzie bardzo personalny taki wątek. To nie jest jakiś, powiedzmy, wątek szeroko YouTube'owy, jakie czasami zdarza mi się poruszać. Chociaż myślę, że kilka jakichś wątków na pewno dotknę około YouTube'owych. Dobra. Ambicja. W sumie to jest całkiem ciekawy temat w kontekście, myślę, YouTube'a, YouTuberów, tak szeroko może ujmę ten wątek. Bo jakby w moim odczuciu, często zdarza się tak, że niektóre osoby... Chciałem się z samymi Feniksami obronił. Nie wiem, nie dowiem się, póki nie spróbuję. Kto się będzie bronił? Na przykład ty. Macie i tak jeden morale i tak. Masz zamek. Dobra, spróbujemy. Ambicja według mnie jest strasznie, strasznie intrygującym wątkiem w kontekście właśnie tematyki YouTube'owej. Dlaczego? No dlatego, że jakby często jakby twórcy, tak, myślę, że to przede wszystkim, znajdują sobie jakiś format, który działa, nie? Ja też tak miałem przez bardzo długo, gdzieś tam taka moja strefa komfortu przy tych Heroesach była i była ona niezwykle silna. Analogicznie podobna sytuacja na przykład ma się teraz z Garry's Modami na głównym kanale, przez długi czas miało z GeoGuessrem na przykład na głównym kanale, tam też była sytuacja z Europą Universalis na przykład, więc jakby mówię, takie... Powiedzmy, taka postawa jest czymś absolutnie według mnie normalnym dla twórcy i w dużej mierze można z tego to bardzo łatwo przełożyć, wiecie, na tak jakby życie codzienne, bo gdybyście się rozejrzeli po swoich bliskich, to na pewno znajdziecie, czy jestem bardziej niż pewien, że znajdziecie zaraz podobne sytuacje związane z waszym życiem i gdzieś tam problemami, z którymi się borykacie i spotykacie na co dzień. Wróg jest cholernie irytujący, nie powiem. Morale były mi bardzo potrzebne. Dobra, pójdźmy tędy. Myślę, że można zamienić tutaj artefakty, chociaż częściowo. Dobra, mamy ten dół. Zostawmy sobie to jako ostatnią strażnicę, a w tym czasie będę sobie bąblował bohaterów. Na ten moment tutaj pozbierajmy wszystko z tej strony. Jest uniwerek, wiecie? Zastanawiam się, czy tu nie było... Aha, było. Pierwsza pomoc, nekromancja, magia wody płatne. Dobra, nic wyjątkowego. Dobra, dojedźmy ciebie tym bohaterem. Nie wziąłem w końcu masowej, nie wziąłem. O, ale to było niezłe. Jestem, czy będę od ciebie jeszcze przyliczy. Będę. Nawet nic mi nie zrobisz. Jakby... Ja sam trafiam na tę pułapkę bardzo, bardzo często. Mam takie wrażenie i nie mogę się go wyzbyć, niejednokrotnie. Że bardzo łatwo przychodzą mi rzeczy, które są dla mnie proste i nie wymagają ode mnie dużo pracy. Czyli tutaj na przykład mówimy... W ogóle, content na przykład na tym kanale. To jest coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo łatwą i prostą rzeczą. Jakby nie wymaga ode mnie on dużej pracy. Jakby cieszę się pracując w ten sposób. To jest bardzo ważne, żeby się też cieszyć tym, co robię. Czekajcie, zaraz sobie dojedź was tylko szybko. No, jeden szkielet to nawet ci się udało stracić. Jakby to jest często pułapka, bo to jest niejednokrotnie za łatwe dla mnie. Jakby, dlaczego o tym mówię? Bo nawet wspominając te przypadki różnych serii, o których wam przed sekundą mówiłem, jakby myślę, że kluczowym dla mnie, jako twórcy, jest fakt tego, że jestem cały czas krytyczny wobec siebie, bo jakby wiele osób, tak mi się wydaje, to jest dosyć prosta pułapka, w którą można wpaść, jakby dochodząc do etapu, że znalazło się coś bardzo dobrego, jakby zaczyna to robić w kółko i jakby trafia na taki poziom, wiecie, ukontentowania, że jakby jest wszystko w porządku, to po co coś zmieniać, skoro wszystko działa, no to po co coś psuć, nie psuje się, wiecie, jest to powiedzonko, że nie zmienia się wygrywającej drużyny i tak dalej, i tak dalej. I jakby jest masa takich postaw, które utwierdzają nas tylko w przekonaniu, że no dobra, jak już to zrobiliśmy, to nie ma w sumie czego zmieniać, wszystko jest dobrze, jest okej, okay, nie ruszajmy, ciśnijmy dalej. I tak, i w pewnym sensie jest to dobra postawa, bo niewątpliwie... O, to ziemi jest mój? Nie, chyba nie. I niewątpliwie jest to dobra postawa, bo jestem oczywiście, że zwolennikiem tezy, że bardzo często trzeba kuć żelazo, póki gorące, że jakby tematu, który działa, który jest dobry, nie ma co, wiecie, osrywać.
O, widzisz, jak ładnie. Tematu, który działa, nie ma co osrywać. To jest bardzo duży błąd niejednokrotnie u twórców, że powiedzmy zostawiają serie, które są świetne, które działają dobrze i tak dalej, albo po prostu są niezbyt pracowici, tak? W takim oczywiście wydaniu, że powiedzmy nie trzaskają tych serii, wiecie, na potęgę więcej i tak dalej. I tak, tak jest. Ale... dlaczego mówię o tym, że jestem krytyczny wobec siebie? Jakby uważam, że bardzo, bardzo dużo brakuje mi jeszcze na YouTubie, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, jestem takim twórcą kompletnym, który zrobił dużo. Uważam na przykład, że wiele moich serii mogłoby być zrobionych w pierdyliard razy lepiej. I wiele serii było robionych tak trochę na odczep się. To jest tak, to jest mój problem, z którym borykam się powiedzmy na co dzień, jak myślę o swoim kanałach, bo myślę, że tak to trzeba nazywać, że mam wrażenie, że niejednokrotnie jakby za bardzo sobie pozwalam na lenistwo w kontekście działania, a powiedzmy wprost, jakby myślę, że nie jest czymś codziennym mieć szansę, powiedzmy, żyć i pracować z domu, jeszcze na tym zarabiać, myślę, że nawet bardzo godnie, co powiedzmy nie jest dane każdemu. Stąd też jakby sam w sobie jakby zabraniam sobie takiej postawy, że jestem zadowolony z mojej działalności. Najczęściej jest tak, że jestem absolutnie z niej niezadowolony, albo zadowolony takiego poziomu, jest, okej, okay, dobra. Nie zrozumcie mi źle, też nie chcę zabrzmieć, wiecie, jak jakiś taki teraz dupek, który mówi, że to wszystko, co robiłeś dotychczas na kanale, to było gówno. Nie, zupełnie nie o to mi chodzi. Jakby uważam, że każdy krok, który gdzieś tam wykonywałem na mojej trasie, powiedzmy, tej przygodzie YouTube'owej, był krokiem, który coś dawał, czegoś uczył. I tak sobie traktuję. Teraz też gdzieś planuję w sumie start niedługo, mam nadzieję, nowego formatu, absolutnie nowego formatu. Nie wiem, czy to będzie związane z nowym kanałem, czy nie. Ale zależy mi na tym, żeby, mówię, nie stać w miejscu, żeby cały czas jakoś próbować chociaż przejść do przodu. Dobra, pogoń te mantikory. W sumie to ty je pogonisz, tutaj potrzebujesz expów. Nie chcę mi się, wybaczcie, tej bitwy robić, więc tylko pozwolę sobie na coś takiego. O, widzisz, jak ładnie? Nie wiem, które artefakty przejdą, to mnie intryguje dosyć. Jeszcze Leon, jak tu jesteś, to dojedziesz? Ty, kumplu. Co by z tobą zrobić? Wyjść na górę i zacząć pływać po Magildach, nie? To jest niegłupie. Dobra, teraz dalej. Ty leć tu. Tu masz jeszcze coś do zrobienia? Wiem, co masz do zrobienia. Musisz pójść co najmniej tu albo tu, żeby mieć dojście do teleportów, to pójdziesz tu. Jakby cały czas staram się w sobie to pielęgnować, żeby być cały czas ciekawym, żeby cały czas próbować, szukać, dopatrywać się nowych form, materiału, których dotychczas nie robiłem, eksperymentować i próbować. Pewnie, to teraz zabrzmi tak, wiecie, dosyć, bo co tak powiedziałeś, to wcale tak nie znaczy, że będzie. Oczywiście, że nie będzie. Bardzo chciałbym, żebyście ocenili już wkrótce, mam nadzieję, co będę niedługo robił. Ale myślę, że to jest jakiś krok do przodu. Ja też mam cały czas, wiecie, wrażenie, to w kontekście takiej właśnie samokrytyki. Na przykład mam cały czas wrażenie, że myślę, że słuszne. Że jakby ja nie będę wiecznie popularny. Mam tego pełną świadomość. Mam pełną świadomość tego, że raczej do końca życia nie będę grał na komputerze zawodowo. Bo najzwyczajniej w świecie stanę się nudny, archaiczny. Nie wiem, nie będzie już mój format i żart trafiał do wszystkich. I tak, i z tym się trzeba pogodzić. Jakby głupcem będzie ten, który by się absolutnie z tym nie chciał pogodzić. To jest trochę, jak wiecie, Piotruś Pan, który nie chciał dojrzeć. Więc tak to by trochę wyglądało. Ja jakby godzę się z tym, że YouTube'owo kariery nie będą trwały wiecznie. Oczywiście teraz to jest wszystko świeże, jakby boom YouTube'a trwa parę lat, ale jakby staram się zawsze gdzieś tam patrzeć troszkę do przodu w tym kontekście. I jakby wiem, że to nie będzie trwało latami. I muszę jakby myśleć nad czymś innym. Stąd też gdzieś tam są cały czas moje eksperymenty, czy chciałbym, żeby te eksperymenty były coraz częstsze. Może w ten sposób to ujmę poprawniej, bo tak na razie tylko powiedziałem, a tarcza lwiej odwagi była na tej misji? Od kogoś ją zdobyliśmy. Tak było. Bij się. O, szybka walka. Wiem, że tam tracisz jakichś żołnierzy, spoko, nie przejmuj się. I chciałbym, żeby iść dalej. To jest gdzieś jakieś tam motto dla mnie. Same słabe czary, wiecie? Zły jestem trochę. Wezwij sobie statek. Śmigaj. Teraz ty. Weź sobie same gryfy, jak na moje. Przeciupczaj się przez te dwa magildy. Dobra, elegancio. Masz tam podwiedzane większy statystyk, to na pewno. Teraz lećmy tędy. Ile mam jeszcze czasu? Jeszcze mamy czasu. O Jezu, było walczyć chyba, Ignacy. Dobra, ty też się musisz przeskoczyć przez magildy. Upiorny smok przyrosł. Nieźle. Dać tędy. I jakby, dlaczego w ogóle podjąłem temat, nie? Jakby
częstym zarzutem wobec moich kolegów, youtuberów i właśnie ludzi naokoło przede wszystkim, których widzę. I mówię, spróbujcie to przenieść do siebie, czy to u was się sprawdza, czy nie. Jest to, że właśnie mówię, często o tym jakby zapominamy i pozwalamy sobie na takie... Byle jakoś nie, to jest za duże już słowo chyba na to, co chcę opisywać. Pozwalamy sobie na luz może. O, to jest takie luz w wydaniu oczywiście twórczym. Ja jeszcze oczywiście gdzieś tam pracuję, powiedzmy, na polu kreatywnym w miarę, co samo w sobie, powiedzmy, powinno ode mnie wymagać automatycznie wręcz więcej takiego samozaparcia i kreatywności, więc tym szybciej się wypalam. Na przykład wczoraj, wiecie, miałem taką sytuację, że siedziałem praktycznie... Dzisiaj to samo będę miał, bo teraz robię Heroesy, zaraz jeszcze spróbuję zmontować film jeden. Potem mam siłownię, Garry's Mod, 3 godziny. Potem mam znowu nagrywanie Heroesów i potem na wieczór mam jeszcze jedną rzecz, taką gdzieś tam, powiedzmy, robioną do przodu. I na dobrą sprawę wiem, że już pewnie wieczorem mój mózg będzie, nie wiem, o pojemności gąbki, jeżeli chodzi o chwytanie informacji. I to mnie dosyć drażni, na samą myśl o tym. No ale wiem, że niestety jest to konieczne. Ej, ty to w sumie nie musisz niczego zbierać, wiesz? Tak szczerze, to w ogóle to możesz dziarsko wypierdalać, bo ja potrzebuję dwóch bohaterów i w sumie są. Są kiepscy, ale jacyś są. Jakby nie przepadam za takimi bohaterami, którzy są blejacy w kontekście tej rozmowy na przykład. Teraz sobie słucham siebie sam i zastanawiam się w sumie, do czego ja dążę. Absolutnie do niczego. Po to potrzebowałem tej serii Heroesowej, żeby właśnie móc sobie czasami takie moje mądrości popitolić. Nie wiem czemu, w dużej mierze. Ej, zróbmy tak, że weźmiemy sobie, nie wiem, tylko smoki w sumie. Bo reszta to tak trochę w pędzlu. Będę przynajmniej szybciej biegał. Dobra. Zbieraj ten plusik. Zbieraj sobie czary. Ulepsz sobie konie. W sumie to... Też już armii nie potrzebujesz, nie? W dużej mierze. Alright. 3 anioły. A tu nie ma aniołów. Dobra, trudno. Pogonisz tego. Brawo, dzielny jesteś. Jedź tędy jeszcze. Merist. Tutaj. Zbieraj te cudo. Tu jeszcze jest jakiś buścik do statów? Niespecjalnie, to jest buścik do expów. Jeszcze. Dobra, dajmy turę. Jeszcze bym spojrzał tylko tu. Powietrze. Kiepo. Dobra, wziąłeś czary stąd. Lecisz na morze zatem. Popłyniesz jeszcze mi tutaj. Nie pamiętam, czy jakiegoś skillsa bym dla ciebie tu nie wziął. Płatnerza bym wziął dla ciebie. Rion analogicznie. Ej, kurwa, czas mi się kończy. Nie pozbieram tego tak dużo już. Heroesy mają ten dziwny system tygodni, wiecie? Ja nie wiem, czy to nie jest tak jakby 5 tygodni. Zaraz zapiszemy sobie grę, żeby nie było lipy. Mod 22, bo nie pamiętam, czy 4 tydzień jeszcze się nie liczy jako pełen tydzień, który możemy rozegrać. Wydaje mi się, że tak. Dlatego będę trochę spokojniejszy na razie. Tu masz czary. To masz odwiedzone, to masz odwiedzone. Dobra. Czy ty masz przyzwanie okrętu? Masz. Nie, masz zniszczenie. A przyzwanie? Nie posiadasz. Trochę Lipton. Kieruj się tam jak najszybciej. Merist. Pójdź tu jak najszybciej. Dobra. Mamy zapisane, nie? Parę chwil temu, więc zaraz się okaże, czy to jakby tak się liczy, czy nie. Zbieraj to. Zbieraj buścik do ataku. Przeskocz jeszcze tu przez czar. Moandor. Tu musisz przeskoczyć przez czary. Dobra, dostałeś świeże konie, miło z twojej strony. Dawaj tędy. Oddajmy turę. Dobra, tak, dokładnie. Jeszcze jeden tydzień się tak jakby liczy. Weź sobie płatnerza. Zajebiście. I śmigaj tu. Teraz Rion, weź sobie czary. Zajebiście. Zróbmy ci statek. Teraz... Nie wiem, mam trochę taki mindfuck w głowie. Dlaczego ja chciałem w ogóle doprowadzić tą rozmowę? Nie wiem, może was trochę zainteresować czymś, co niedługo nadejdzie. Ale to będę jakoś informował w miarę na bieżąco. Raczej jestem z tych twórców, którzy niespecjalnie dużo mówią do przodu w kontekście swojej twórczości. Bo to jest tak, jak widzicie na strategacy. Jakby uważam, że jak zrobię, tak będzie i to jest zwykle dobrze. W sensie, zwykle dobrze to wychodzi. O, może nie powiem, że to jest zwykle dobre, bo no dobre jest gdzieś tam, powiedzmy, pojęciem względnym w kontekście w szczególności twórczości. Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? No, już. Dobra. Hopsa. Będziesz miał te czary stąd. Magiczny uniwerek. Oczywiście, że magia ziemi, jak już masz magię powietrza. I w dużej mierze to chyba tyle, jeśli chodzi o ciebie, mój bohaterze dzielny. Zrób mi tutaj bohatera śmiecia, Rosic.
Rosic podejdzie tu. Ilu bohaterów przechodzi? Dwóch najlepszych. Okej, okay, łapię. Jeszcze czasu mamy. A, Tomasz odwiedzony. Dobra, to idź spać. Teraz ty. Nie! Dobra, musisz się tu dropnąć jednak, kumplu. Ty musisz podejść prosto pod czary. Wpłyniesz tędy. Zresztą ty masz więcej ruchu na morzu akurat, więc to nawet dobrze dla ciebie. Wpłyń se tędy, Rosic stoi. No to jest pieprzaj tutaj na przykład, dziadku. Dobra, żeby nie było lipy. To jest ostatnie siedlisko, którego na mapie chyba nie mam. Z tego co widzę. No, wydaje mi się, że to są wszystkie. Dobra, oddaj turę. Jeszcze czasu mamy. Okej. Okay. Rion, podejdziesz tu, weźmiesz płatnerza, bo to jest zajebisty skill. Ty zajeść tu po czary. Okej, okay, więc czary posiadasz. Wszystkie. Niezbędne. Idź se tu. Teraz Rion, podejdziesz jeszcze ty po czary. Meris wszystkie czary ma. Rosic jest na pozycji. Oddajmy turę. Rion podchodzi po czary. Mamy je i pozostaje nam Rosic, który wygrywa misję. Dobra. To była misja 23, czy misja 3. Następna misja to jest Martwy Potop. Mot musi umocnić się na kontynencie. Może osiągnąć 22 poziom doświadczenia. Do następnego finalnego scenariusza przeniesie zaklęcia, umiejętności, kilka artefaktów i Graala. Towarzyszy mi będzie 5 najsilniejszych bohaterów. Mot nie może zginąć. 100 kościei, 15 wampirzych, czy... Dobra, to zobaczymy już w następnym odcinku. Ja wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to był Heroes of Might and Magic 3. Moi drodzy, zemsta z Zagrabu. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.